3, 2, 1, start. Aktualizacja, zaczynamy. Dzisiaj mamy 4 marca 2019, jest to poniedziałek. Normalnie robię aktualizację we wtorek, ale z tego względu, że jutro nie będę miał czasu, robię to już dzisiaj. Tydzień temu, we wtorek rano, robiłem aktualizację podczas załadunku w New Jersey. A dzisiaj jestem już w pięknej miejscowości, w pięknej scenerii, bo miejscowość to nie wiem. McBride w British Columbia, w drodze do Prince George w British Columbia. Wyjechałem z Montrealu w piątek. Oryginalnie miałem wyjechać o godzinie 3 po południu, ale że ładunek był niegotowy, ładowali go na bazie. Wyjechałem dopiero o 6. Pomagałem sam ładować ładunek na bazie. Nagrywam tą aktualizację dzisiaj z tego względu, że jest sieczka i mam trochę wolnego czasu. Więc jak tylko mnie skończyli ładować, skończyliśmy razem ładować, co najlepsze, że to mój spedytor jeszcze ładował, bo brakowało im wózkowych na bazie. Wystrzeliłem jak z procy z Montrealu w piątek o 6. W pierwszy dzień ujechałem 6 godzin, w następny dzień ujechałem 12 godzin, w niedzielę ujechałem 13 godzin, prawie że 13, 12 godzin 45 minut. Dzisiaj rano zrobiłem zrzutkę w Edmonton i jeszcze pojechałem 600 km dalej i dotarłem tutaj, gdzie jestem w tej chwili. Piękna sceneria. Czy trak piękniejszy? Ja obstawiam scenerię. Ta podróż, ten wyjazd jest dość wyjątkowy, bo jadę pierwszy raz w życiu do Prince George. To jest jakieś 350 km od miejsca, w którym byłem już w British Columbia, czyli od złączenia dróg 16 i 5. Ale sam fakt, że jadę 350 km na północ do miejscowości Prince George, jestem bardzo zadowolony. Jutro będę wracał inną drogą, 97, aż do miejscowości Hope. I coś jeszcze jest fajnego w tej podróży, to że wyląduję na Vancouver Island. Będę płynął promem, żeby rzucić dwie palety na Vancouver Island. Przy samym porcie, przy samym promie, ale sam fakt, będę płynął promem. I właśnie z tego względu, że jutro będę zasuwał na prom, nie będę miał czasu stanąć, nagrać aktualizacji i zrobiłem to dzisiaj. Teraz, według zwyczaju, odpowiem na dwa pytania. Rafał, kiedy nowe Volvo? Czy dostaniesz nowe Volvo? Czy ten? W naszej firmie nowe traki przeważnie idą do podwójnej obsady, chociaż czasami jak odbiję szefowi, kupuję 10 nowych ciągników i daję je dla pojedynczych, tak jak ja. Miało to miejsce jakieś 3 lata temu, gdy Alan dostał nowego traka, mi oferowali też nowego traka, ale ja powiedziałem, że jeżeli to jest ta sama wielkość, bo wtedy kupił te mniejsze, VN670, jeżeli to jest automat, to ja dziękuję, zostanę w moim, tym bordowym jeszcze. Może kupi, ma przyjść teraz 25 nowych. Jemu jak coś odbije, to wtedy kupuje singlom. Jak już się tabor starzeje i nie ma wyboru, żeby wymieniać i nie ma jakichś wolnych, żeby dać, no to wtedy po podwójnej obsadzie to wtedy nam da. To się zdarza, ale mnie aż tak bardzo na tym nie zależy, bo ja jestem zadowolony z tego, co mam. Jak jest nowe, to musi jeździć, nabijać kilometry, a wiecie, że ja biorę dużo wakacji. Drugie pytanie to jak jest z prysznicami i warunkami sanitarnymi na truckstopach? Powiem wam, że no jest w zależności gdzie się stanie, może być idealnie, a może być bardzo niesmacznie i nieprzyjemnie zasyfione. Także to ogólnie sieciowe truckstopy, tak jak Pilot, Loves, Flying J'e albo TA są zadbane i są czyste, ale to też zależy od miejsca. Czasami nawet takie małe truckstopy, gdzie nie sieciowe, jakieś mniejsze, bez nazwy, albo prowadzone przez niezależne osoby, też są czyste. Nie ma reguły, po prostu kto prowadzi, tam jest czysto. Dobrze, i na sam koniec aktualizacji chciałem was jeszcze przeprosić za pewne zamieszanie, które miało miejsce na moim kanale w ostatni czwartek. Otóż udostępniłem nie tą część filmu, co trzeba, bo przeskoczyłem jedną część, udostępniłem trzecią część wyjazdu przez Kanadę, a miała być druga, więc zablokowałem ją, wsadziłem na prywatną i udostępniłem w ten sam dzień prawidłową część, drugą. Później trzecia część miała się pojawić w niedzielę i pojawiła się, ale wtedy już YouTube nie poinformował użytkowników o wrzuceniu nowego filmu, gdyż film już został udostępniony wcześniej. Więc może mogła was ominąć jedna część, trzecia, która jest na kanale. Proszę, zapraszam was do cofnięcia się wstecz. Postaram się na przyszłość nie robić takich błędów, no bo ja jestem trochę zakręcony. Wszystko robię w biegu i niestety oszołom. W komentarzach nie zapomnijcie zadać kolejnych pytań. Odpowiem na następne dwa. Następnej aktualizacji za tydzień. Ciekawe, gdzie to będę. Także taki to był typ aktualizacji 4 marca 2019. Dzisiaj jest poniedziałek, prawie że na żywo. Rafał Zazuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję wam za uwagę. Muszę zwolnić tempo.